dzisiejszym odcinku mamy trzy proste zadania. Odnaleźć skarb, dotrzeć do netherowej twierdzy, zbudować swoją własną wioskę. Ale, nie będziemy ich wykonywać w tradycyjny minecraftowy sposób, tylko skorzystamy z tajemniczych datapaków, które modyfikują działanie killoffów w naprawdę epicki sposób. Zostawcie więc na początek subskrypcję, zapnijcie pasy i oglądajcie odcinek do końca, bo mam dla was malusieńką niespodziankę. Jak pewnie widzieliście po tytule oraz miniaturce, mam dzisiaj coś ekscytującego, mianowicie data paczka, który robi całkiem ciekawe rzeczy, mianowicie dodaje killoffy, które budują nową rzeczywistość, zmieniają całkowicie perspektywę naszego patrzenia na świat. Dlaczego? Dlatego, że generują struktury, które w Minecrafcie już są ogólnodostępne, ale ciężko je znaleźć, a dużo lepiej jest ich w ogóle nie szukać, skoro można je po prostu zgenerować. Ale zanim zaczniemy cokolwiek robić, to mamy tutaj skrzyneczkę przygotowaną specjalnie pod ten odcineczek. Pierwszy z tych plików to są craftingi, to jest link do craftingów, ale ja wiem, jak się je craftuje, więc spokojnie. Ten mózg nie jest od parady, on w tej czaszce siedzi po to, żeby coś pamiętać. Niewiele, co prawda. A druga skrzyneczka, która to jest, to są zadania, które musisz zrobić przechodząc z Minecrafta z killoffami, które generują struktury. I są to trzy zadania, które musimy zrobić. Pierwsze, odnaleźć skarb. Jest na to parę sposobów, więc mam nadzieję, że znajdziemy jakiś odpowiedni, najmniej niebezpieczny. Dotrzeć do netherowej twierdzy. To już jest trochę trudniejsze, ale wystarczy zbudować portal. To wcale nie jest nic trudnego, zwłaszcza z killoffem, który może go wygenerować. Dlatego musimy ogarnąć, jak go zrobić. I zbudować swoją wioskę. Jeżeli marzyliście kiedyś w swoim własnym królestwie, jest na to dzisiaj szansa. Ale ja sobie narzucę jeszcze jedno zadanie, bo mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, żeby narzucać sobie własne ograniczenia i własne challenge, moi drodzy. Więc ja oficjalnie w tym momencie narzucam na siebie nieginięcie. Co jest poprawne po polsku? Nieumieranie, nie brak śmierci. To jest to, co dzisiaj chcę zrobić. Nie umrzeć ani razu w tym odcinku. Zacznijmy od kopania drewna, bo to jest coś pięknego. Zdobyć drewno, zbudować pierwszą chatę, ale my nie potrzebujemy budować chaty, ponieważ dzisiaj będziemy generować wioski. I od tego zadania w ogóle zaczniemy, bo z tego, co pamiętam, właśnie moja pamięć podpowiada mi jeden crafting na jeden z tych killoffów, mianowicie na killoff generujący wioskę. Więc mamy tam niedaleko wioskę, więc to będą nasi sąsiedzi, którzy zaraz zostaną okradnięci z absolutnie całego swojego dobytku, który gromadzili przez całe życie, ponieważ jestem złodziejem. Tak to robię ja, moi drodzy, po prostu okradam biednych wieśniaków i spożywam ich ciężko zarobiony posiłek. A ty nie pyskuj do mnie i idź sobie stąd, kiedy ja ty działa. Tak ty, dokładnie do ciebie mówię. Wypij. Więc mamy już wystarczająco dużo drewna, aby zrobić sobie crafting, który będzie podstawą robienia naszych killoffów. Z tego co widziałem, pierwszy z craftingów, czy pierwszy z killoffów, który możemy skraftować, robi się w taki sposób. Knowledge book. Okej, to... O! Faktycznie jest to killoff. Dobra, myślałem, że to będzie jakaś książka, a się okazało, że to jest killoff na szczycie, więc dzięki Bogu, zaraz zobaczymy, jak to się generuje. Nawet nie wiem, jak to działa, bo nie widziałem nawet ani troszeczkę przykładu, jak to w ogóle działa. Czy jak zbijamy klocka, to co? W jego miejscu się pojawia wioska? Nie wiem, brzmi to dosyć dziwnie, więc postaram się zrobić to na w miarę płaskim miejscu. Profesjonalizm, profesjonalizm. Postawimy sobie to, tego kloca tutaj, żeby tylko jego skopać, żeby tylko w jego miejscu się pojawiło. Działają craftingi, więc to jest dobry znak, że ten dopak też działa. Sprawdźmy, czy to jest prawda. Uwaga! Kurde, zginę! Po prostu mnie to zabije! A nie. O, nie zabije mnie. No i pięknie. Jakimś cudem przeżyliśmy, co prawda prawie udusiliśmy się pod ziemią, ale mamy wioskę, która zrespiła się troszeczkę wyżej niż się spodziewałem. No ale dobra, co by tu nie powiedzieć, lepszy rys niż nic. Mamy drugą wioseczkę, która jest wioseczką z tajgi? Nie, z sawanny. Tak jest, więc mamy naszą sawanniarską wioseczkę. Tutaj są w ogóle villagery, czy one też się respią razem z tym wszystkim? Tam łażą, oni są całkiem epicy, wyglądają jak jacyś bagniści. Są też owce, dobra, ale one raczej nam nie będą potrzebne, więc mamy jedzenie, które nam się nie przyda do niczego. Ale mamy wioskę, czyli można powiedzieć, że zbudować swoją wioskę już zrealizowaliśmy. Pierwsze zdanie, całkiem sprawnie, całkiem szybko. Jestem z tego bardzo zadowolony i zostawiam lajka pod tym filmem, tak jak wy też powinniście, zdecydowanie moim zdaniem, bo bez lajka to w ogóle nie ma sensu. Nie, no ma to sens. Tak prawdę mówiąc, jak wam się nie podoba film, to zostawcie dislike'a. To jest niepopularna opinia wśród youtuberów, aczkolwiek oceniamy filmy, tak? O to chodzi, w ocenianiu filmów, a nie... nie, dobra, wytnijcie, to jest dura jakaś kompletna. Nope. Dobrze, jedzenia na pęczki, hej Bailey, ja nie będę ich zbierał wiele więcej, przydałoby się w sumie, gdyby to były jakieś skrzynki bardziej niż kurka wodna, o, blast furnace, dobra, nie przydałem się to za bardzo do niczego, fajnie byłoby, jakby to było jakieś łóżko, dlatego że nie chcę mi się jeszcze w tym odcinku za bardzo mierzyć z wiadomo czym, z nocą, czyli z potworami, które potencjalnie mogą nas zabić, nie chciałbym się z tym mierzyć. Ej, zobaczcie, w ogóle tu się coś dogenerowało w taki sposób, że mamy nawet rzeczkę. Kolejne zdanie już jest bardziej złożone, ponieważ z tego co widziałem, będziemy musieli to, nie
jest to. Odnaleźć skarb. I mamy parę sposobów, żeby odnaleźć skarb. Jednym z nich jest odnalezienie go w piramidzie. Więc przydałby nam się jakiś piasek, który jest akurat na szczęście tutaj. Wszystko się zazębia, moi drodzy. Cyk, proszę bardzo. I z tego co pamiętam, robiłeś to po prostu w taki sposób. I miałem rację, ponieważ faktycznie mamy też piramid pickaxe, wow, mój angielski dobrze działa dzisiaj, widzę. Nieźle, Maciek, fantastycznie. Prześpimy się jeszcze, żeby nie musić się mierzyć z bestiami, które nas maltretują, i pójdziemy postawić sobie jakąś piramidkę. Będzie to dosyć dziwne, jeżeli będziemy stawiać piramidę w środku po prostu zwyczajnego świata, który wcale nie jest pustynny. Ale czemu nie? Czemuż mielibyśmy tego nie zrobić, skoro dookoła nigdzie nie ma żadnego innego, bardziej dogodnego miejsca? Więc po prostu w miejscu tego kwiatka. A. Zespiłaś całkowicie gdzie indziej. Wow, ale w ogóle zespiłaś się z potworami, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie po prostu jakieś narzędzia. Podstawowe narzędzia, pochodnie też zaraz jakieś ogarniemy. Kamień by się też przydał, którego tutaj na wierzchu za bardzo nie ma, więc się musimy wkopać niestety. Z kilofem, uwaga, takim. Dobra, teraz żeby nie skopać złym kilofem, bo byłoby to dosyć niezręczne, jakbyśmy teraz respili tutaj jakąś wioskę. Ej, moglibyśmy w sumie kopać tym kilofem w nieskończoność i respić 1000 wiosek. Czy to jest dobry pomysł? Raczej nie, ale sprawdzimy to i testujemy, moi drodzy. To jest odcinek eksperymentalny, więc dlaczegoż by mi nie zaryzykować? Proszę bardzo, cyk, proszę bardzo, kilofik jest, już go nie pomylimy, bo tamte wyglądają na drewniane. I uwaga, rzecz druga, a nawet przeróbmy wszystko to. Rzecz druga to jest miecz. Proszę bardzo, mamy miecz, więc nic już nie pokona. No i dobra, pytanie 100 punktów brzmi, czy tutaj odnajdziemy jakiś znaczący skarb? Bo jeżeli nie, będę zażenowany i będę musiał niestety zrespić 75 takich piramid. No i piramida, czy znajdziemy tutaj upragniony skarb? Nie wiem. On jest tutaj, prawdopodobnie trzeba było zeskoczyć tam na dół. Ale wiadomo co tam jest, ja nie jestem głupi, przynajmniej taki na jakiego wyglądam. Czy to będzie epicka nagroda za te moje dzisiejsze starania, czy to będzie szmelc? Zaraz się dowiemy. No dobra, jest golden apple, jest zbroja na konia, wow. To są bardzo potrzebne rzeczy, naprawdę, mega mi się to przyda. Oj, nawet diamentowa zbroja na konia, dobra, nie wiem, czy to można nazwać skarbem. To jest jakaś totalna tragedia. O mój Boże, ok. Dlaczego? Dlaczego ktoś zakopuje w takich kryptach takie rzeczy? Czy to jest jakaś, nie wiem, metafora nędzy, czy co? Bo mamy... jakieś złoto jest. Dobra, złoto możemy uznać za coś wartościowego. Spider Eye, czyli oko pająka? Nikt nie wie, czy jak się tutaj znalazło. Jedno jest pewne, nie zamierzamy się poddać! To nie jest ostatni skarb, który możemy zrobić. Jest jeszcze skarb ze statku, ponieważ ogólnie ilość kilofu, które możemy tutaj użyć, żeby zgenerować te wszystkie elementy, jest, prawdę mówiąc, bardzo duża. Możemy właściwie zgenerować bardzo wiele struktur, w tym na przykład portal kalenderowe, o, tutaj sobie skoczymy do wody, w tym, co tam jeszcze, rozbite statki, i to jest kolejna rzecz, którą będziemy generować. I statek, z tego co pamiętam, robi się w taki sposób, że musimy mieć łódki, to chyba są łódki dębowe, więc miejmy nadzieję, że są dębowe przynajmniej, bo jeżeli nie, to będziemy mieli po prostu problem, bo tu nie ma żadnych innych drzew. Dobrze, łódeczka, łódeczkę się robi w taki sposób, to jest chyba ta łódeczka, więc trzy łódeczki powinny nam wystarczyć, uwaga. Patyczki, cyk i cyk i cyk. I jest knowledge book, czyli dobrze pamiętałem na szczęście. Mam nadzieję, że nie zakopię się to jakoś bardzo pod wodą, czy coś takiego. Albo nie porespi się jakoś giga daleko, albo nam czegoś nie zepsuje, co gorsze. Uwaga, pyk. No tak, dokładnie to jest miejsce, w którym powinien się rodzić statek. Dobra, uznajmy, że przesunęła się linia brzegowa i to wcale nie jest nic dziwnego. W ogóle ten statek jest obalony na bok, to jest całkiem epickie, powiem wam. I zrobiła się to wielka dziura, dobra, to nie wygląda, to wygląda jak ktoś tu tutaj przyniósł, prawdę mówiąc, a nie jak rozbity statek, ale nie zamierzam mnie to demotywować, zamierzam za sekundę go złupić jak rasowy pirat. Dobra, czy to się liczy jako skarb? No dalej nie wiem, no powiem wam, wygląda to dosyć nędznie, więc... O, jest jeszcze baba ze mną, nie wiem czy ją widać w ogóle, możesz się wsunąć jakoś bardziej. Baba będzie dbała o wystrój tego miejsca, więc możesz też się zmotywować, jeśli chcesz na przykład na Instagramie. Ale co? O to chodzi? Tak, o to chodzi, że musisz mi zrobić studio. Właśnie tutaj, w tym mieszkaniu. Studio? Tu? Tak, tak, tutaj. Co? No, bierz się do roboty. Potrzebujemy trzech flintów and steelów, więc w jaki sposób to będziemy? Najprawdopodobniej w wiosce. Kradnąc, dlatego że... O, a co to jest? A, to jest jakiś boczek chyba, który spawnuje te struktury. Fajnie wiedzieć. Dobra, i cyk, pyk, cyk. Czy to będzie trwać wieki? Bardzo możliwe. O, jest jeden. Proszę, wypadnij! Jezus Maria! No ile można tego kopać? Gówna! Wypadnij!
O! Jest! Jest drugi. Dobra, jeszcze jeden. Proszę, dajcie mi to tylko trochę szczęścia. Nie potrzebuję wiele w życiu. Po prostu potrzebuję trzech flintów. Dobra, nie mam nerwów do tego. Zaraz to będę robił dalej. Spokojnie, mamy dwa. To jest dobry znak, więc zaraz przejdziemy do dalszej zabawy, a na razie proponuję po prostu co robić. Wiadomo co. Wiadomo co, moi drodzy. Szukać żelaza po całej wiosce. Tu jest kowal i u niego może być żelazo gdzieś. On ma czasami skrzynię i jest żelazo. I to akurat tyle, ile nam potrzeba. O, i żelazny kilo, spoko. Czy jakaś kawałek zbroi? O, żelazny hełm! No i to jest coś! Nie ma lipy. Wow, jaka epicka góra tam jest! Kozackie, dobra. Proszę, proszę, proszę tylko jeden flint, proszę. Czy to jest jakoś szybciej, jak się ma tom, jak się ma łopatę? Chyba nie. Proszę. I jest! O! Dobrze, okej, okay, dobrze. Gdzieś tu powinien być ten kra... O, dobra, jest... Wypalaj, wypalaj! Okej, okay, zbieramy łóżko. Tyk, no dobra, szybko, bo ja naprawdę chciałbym zrobić ten portal netheru już. Jak się robi flint and steel? Dokładnie tak. Mamy trzy flint and steele. Mamy trzy... znaczy dwa patyki. I mamy... Uuu, diamentowy jest ten portal pickaxe. Pyk. I gdzie jest portal? Hello? O! Okej, okay. Coś się pojawiło. Nie wiem, gdzie są pozostałe portale, bo naprawdę parę razy kliknąłem. Ej, co się stanie, jakby to po prostu zbijał tą trawę? Czy będzie się respić mi? Wow, wow. Nie, rzadko kiedy się spełni ten portal. Okej, okay, myślałem, że będzie się respić ich milion. No, a tu się okazuje, że wcale nie jest tak łatwo. No dobra, spoczko. No to mamy w takim razie... O, netherrack mamy. Nawet nie musimy wchodzić do portalu, bo teraz się portale respią na zewnątrz, zapomniałem. Więc możemy zrobić od razu kolejny w sumie ten. Ale... Wow! I mamy złoto! Spoczko. Ej, ten portal nie działa. No nie, nie wejdziemy do netheru. No ale dobra, mamy, ale możemy zrobić w takim razie, nawet jeżeli nie wejdziemy do netheru, bo jakie mamy zadanie? Czy mam zadanie z wejściem do netheru? Proszę, żeby to nie było dotrzeć do netherowej twierdzy. Nie musimy wcale do niej docierać, możemy ją po prostu zrespić. Teraz, żebym ja pamiętał, jak to się robi, to będzie trudne, ale wydaje mi się, że w ten sposób. Knowledge Book, Fortress Pickaxe, tak jest, czyli prawdopodobnie kopiąc to, zrespimy gdzieś tutaj fortecę. Miejmy nadzieję. Ale się nie... Nie respi za bardzo. Czemu? Wow! Okej, okay, zrespiła się, dobra. Pieprzaj kocie, bo cię zaraz ciulnę i będzie po tobie. Wow, ona się respi strasznie wysoko. Ja tam nie mam zamiaru płakać z tego powodu. Jedne co mam zamiar, to dostać się tam. I widzę, że piramida nam to trochę ułatwi. Co prawda tam są blazy. Można uznać, że w takim razie, że to zdanie też mamy wykonane. Bo dotarliśmy do netherowej twierdzy. I tam wydaje mi się, że zaraz znajdziemy jakiś skarb. Na to liczę przynajmniej, więc zjedzmy może trochę chleba. Dobra, są już blazy, okej, okay. To nie jest dobry znak. Ale i tak nie mamy za bardzo jak się tam z powrotem, znaczy jeszcze dostać. Potrzebujemy dużo więcej materiału, więc... Ło! Zostaw mi chłopie! Jeszcze tylko próbuję na spokojnie tej dostać. Dobra, są te stworzenia. Mamy, co prawda, na szczęście jakiś mieczor. Ominiemy jakoś ich na ludzie, tylko kurde... Nie ma tu za bardzo wejścia do środka, powiem wam. Spodziewałem się, że to raczej będzie wyglądać tak. Spadaj, kolego. Spodziewałem się, że raczej to będzie wyglądać tak, że ten skarb nam się szybko zrespia. To się okazało, że nie za bardzo. Wydaje mi się, że musimy niestety posiłkować się kolejnym. Kolejną fortecą. Aż mi zlagowało grę. Dobra, jest kolejna forteca. Budujemy fortecę na fortecy. Spadaj, kolego. O, zabiłem go nawet! Stos! Pierwszy potwór, którego zabiłem, to Blaze. Czy to nie jest epickie? Moim zdaniem trochę tak. Można w sumie na upartego uznać, że te rzeczy, które znaleźliśmy w statku, to był skarb, ale wolałbym raczej tego nie robić. No i co, i ciulowo mi nie starczyło. Kurde. Kurde. Dobra, mi się wydaje, że jak skoczę i trafię do wody, to można uznać, że zaliczyłem to. Totalnie tak to nie powinno działać. Zdania wykonane, fantastycznie. I trafię do wody nawet. Nie trafię do wody, trafię do lawy. No dobra, no cóż, tym negatywnym akcentem muszę wam się przyznać do czegoś. Tak, to prawda, jedziemy w trasę koncertową! Tak, moi drodzy, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to razem z Team MX ruszamy w trasę koncertową. Warto też wspomnieć, że będzie mój meet and greet, na którym możecie wpaść i się ze mną spotkać, zbić piątkę, pogadać czymś, zamienić parę słówek. I uwaga, uwaga, uwaga! Jedna z osób w każdym miejscu losowo wylosowana będzie dostawała tajemniczego pendrive'a. Właśnie wymyślałem to na bieżąco, moi drodzy. Tajemniczego pendrive'a z napisaną przeze mnie grą,
która nigdy nie została wydana i nigdy nie została wypuszczona. Nie będzie to prawdopodobnie jakaś gra najwyższych lotów, aczkolwiek w tym samym czasie robiłem parę rzeczy do szuflady, wydaje mi się, że to będzie fajna pamiątka. Ktoś dostanie, znaczy właściwie to 7 osób w 7 różnych miejscach na Meet & Greetach dostanie po prostu unikalne pendrive'y z unikalną zawartością, więc będziecie jednymi z 7 osób w Polsce, które coś takiego dostaną. Wydaje mi się, że to fajna inicjatywa, więc warto to ogarnąć. Ja tymczasem już powoli się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, ponieważ odcinki teraz będą pojawiały się częściej. Mamy duże plany, zatrudnienie asystenta, więc będziemy teraz działać i już niedługo wracamy do was z naprawdę fajnymi świeżynkami i nowościami. Tymczasem ja życzę wam miłego dnia, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.